W pierwszym etapie narysujemy wykres funkcji y to się równa 2 podzielić przez x. Moglibyśmy też narysować od razu funkcję y to się równa minus 2 podzielić przez x, ale moim zdaniem tą funkcję jest najprościej narysować, bo znak minus może spowodować, że gdzieś w obliczeniach popełnimy błąd. No więc wstawiam w miejsce x 1 i otrzymuję punkt o współrzędnych 1, 2. Następnie wstawię jedną, drugą i otrzymam punktów współrzędnych 1, 2, 4. Wstawię dwójkę, to otrzymam punkt 2, 1. I jeszcze wstawię może, wstawię, może jeszcze czwórkę i wtedy otrzymam y równy 1, 2. Następnie każdy z tych punktów odbijam symetrycznie względem początku układów współrzędnych. I takim sposobem otrzymuję wykres pierwszej części funkcji. Teraz ten wykres będziemy przekształcali poprzez symetrię względem osi osi X. Wówczas otrzymamy funkcję o wzorze y to się równa minus 2 podzielić przez X. To oznacza, że te żółte punkty musimy odbić symetrycznie względem osi X, i wtedy otrzymamy. Tutaj punkt, tutaj, tutaj, tutaj. O, w tych miejscach. OK. Yy, dobra. I teraz będziemy jeszcze przesuwali wykres o wektor, tak żebyśmy otrzymali funkcję o wzorze minus 2 przez x. A dajmy ten minusik u góry. Jeżeli mamy od x odjąć dwójkę, to współrzędna xowa wektora przesunięcia będzie plus dwójką. No dobra, to przesuńmy asymptotę o 2 w prawo i każdy z niebieskich punktów przesuńmy o 2 w prawo. To są te miejsca. I tak wygląda wykres funkcji f od x. Następnie określmy dziedzinę tej funkcji. Dziedzina funkcji to zbiór liczb rzeczywistych bez liczby 2. Określmy asymptotę pionową. Asymptota pionowa ma równanie takie. Asymptota pozioma. Ma takie równanie. No i przedział monotoniczności. Zobaczmy, co to jest za funkcja. To będzie funkcja rosnąca. Możemy po polsku napisać, możemy pokazać to tak, że funkcja rośnie w przedziale od minus nieskończoności do dwójki i od dwójki do plus nieskończoności.